Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Wiem, że muszę iść do fryzjera, zrobię to w przyszłym tygodniu. Nieważne, dzisiejszy odcinek będzie mocny. Wczoraj wieczorem pojawiła się drużyna Team of the Season Serie A. Wiele naprawdę potężnych zawodników. Leao, mający 5 gwiazdek sztuczek. Tonali i w ogóle Sergej i wiele innych kapitalnych graczy. Jako, że nie chciałem na razie wydawać FIFA pointsów, to stwierdziłem, że wydam coinsy. Ponad 200 tysięcy przeznaczyłem, albo około 200 tysięcy, przeznaczyłem na zrobienie 40 player picków 81+. I czy udało mi się coś trafić? No udało. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Czy Kessiego robię? Kessiego zrobię, jeśli trafię to Hernandeza z pików. Jaki wynik obstawiam w meczu Francja-Dania? 3-1 dla Francji. A kiedy grają? Ups. Dobra. Zabawa zaczyna się od Garetha Bale'a. Sołczek. Siema, Lisek. Dobrze, to specjalnie dla Liska. Witaj, Lisek. A, bo zapomniałem, bo ja widzę to na monitorze. Dobra, Angelinho. Nieważne. No, chciałbym wbić się w jakieś 84 teraz. Mówię, 200 tysięcy na te piki poszło, więc oby tutaj były chociaż jakieś fajne foderki. Dobra, jedziemy dalej. Wow, Korea. O, Kieza. Jest, Parejo. Wow, Izak. Tonali! Alvin! Proszę bardzo! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Dobra, czekajcie, żeby nie zrobić misklika. Tonali. Oczywiście to jest przypadek, że dwóch youtuberów z najbardziej podkręconym dropem trafiło Tonaliego. Dobra, trafiliśmy to co Serie A. Oddaj go. Nie, no mógłbym się wymienić, tylko nie wiem na co. Jeszcze Dinie. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj już speedrun możemy robić. Sterling, ładnie, 88. Sané. Dobra, załóżmy, że tego bym zrobił w ciemno. Wybieram kartę pierwszą, Tielemans. Co? Andy Robertson! Ale leci, ale leci. Jest Sergio Gomez. Lewy obrońca grający w Anderlechcie. Jest! Szakir. No już się podjarałem, że... Ale dwa to... Dobra, dobra, sypię. Warto, warto było siedzieć przy tych pikach. Mamy bramkarza 88, dwa z rzędu. Let's go, Jimenez. Może Vidal? Riyad Mahrez, kolejny walkout. Jeszcze 12, 15 pików mamy. Bale. Siema, Matt. Matt, powiedz, którego pika mam otworzyć, dawaj. Matt, halo. Widzowie czekają. Ostatni, dobra, ostatniego. Proszę bardzo, Matt, dla ciebie. Piąteczka! Hakan Calhanoglu, ale 4 na 4. No słuchajcie, to nie jest to. To nie jest to, co kiedyś. On powinien mieć 5 gwiazdek słabszej nogi. 50 tysięcy kosztuje. No ta karta ma dobry dribbling, ma dobre podania, ma rzut wolny. Wpuścimy go oczywiście pod rzut wolny jakiś. Drugi od lewej po prawej. Ten? Od, czekaj, drugi od lewej do pra... Co? Drugi od lewej po prawej? Drugi od lewej po prawej, czyli... Dobra, Demot, skoro mówisz, że drugi od lewej po prawej, to chyba o to chodziło, Ricardo Pereira. Schmeichel. Valverde. Proszę bardzo, pik numer jeden dla ciebie, przyjacielu. Mats Hummels. 4 tocy z rzędu, nie, bo ja specjalnie to tak resetuję, byście widzieli, co trafiłem. Który pik jest twój? Kuba Banderas, drugi. Daleki kuzyn Antonio Banderasa, trafia nam Hen. Kapitan Liverpoolu. Jimenez, pewnie duplikat. Przedostatni. I ostatnia karta. Potrzebujemy kogoś pod Hakana Calhanoglu, pod Tonalego. Będzie to Sabitzer. No co jak co, piękny trafi ze względu na to, że nie wyobrażałem sobie, by posadzić go na ławce. Trzeba było troszeczkę przebudować mój skład. Na szczęście nie było to nic drastycznego. Maestro Kimpembe. Sprawdzimy, czy jest grywalny. Daj mu maestro. Nie, no potrzeba tutaj cienia. Ale szczurowy skład. Który ja mam, ten na defensywie, zostawaj z tyłu. No to oczywiście Fabinho zostaje z tyłu. Tonali do przodu i cych, skrzydełka Rodrigo Perisic. Rooney, tak delikatnie wracający się do obrony. Ależ to będzie śmigać. W pierwszym meczu! Ale nowe tifo sobie ustawiłem. Wayne Rooney kontra Nazario Optimus. A dopiero co wbiliśmy do widza, który to miał Optimusa Nazario. Pierwszy mecz Foot Champions, no wreszcie sobie na 3 dni to rozłożę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ej, bo to jest Baresi? Chyba ta, 1-0. Ale ładnie się Wayne zastawia. Jest ta siła. Ładne podanie, wchodzi Tonali, będzie...
Kurde, więcej poświęcenia. I teraz Tonali, kurczę. Ładne ma strzały, celne. One też chyba są ocenione 99 i 99 siła strzału, więc warto nim akurat próbować, tylko Alisson też się w miarę dobrze ustawia. Pyk. Pyk. I... Nie no, powaga, ja bliżej podejść nie mogłem. Ja nie mogłem sobie stworzyć tu chyba lepszej sytuacji. Brawo. Runi? Kurde. Przewróć się, Alisson, no. Dobrze. Rodrigo pokazał już, że potrafi z dystansu. Lewa noga, no kurde, prawą. Dlaczego, no? Za lekko nacisnął, mogę nawet siłowo. Ale tak dobrze ustawiony byłem do loba jego mocniejszą. Bez sensu. Oj, czala, no luj, to jest poprzeczka, to jest dobitka. Perisic w słupek, no. No to co, Mbappé? Ma może jakiś player loczek, co? Czemu player lokowało mi Runeya? Co się dzieje? Misklik za misklikiem. Mbappé, brawo Loris. Fajnie, że dostał mega grywalną kartę. Przez to, że naprawdę jest tym najlepszym zawodnikiem serii. Ajr, niestety Mbappé. No musimy włączyć tu pressing. Boże, Kylian. Ajajaj. Dobra, jeden przegrywamy, wygrywamy 19, proste. Jerzy Dudek w bramce. Dobra, Tonali z asystą, nie ma mowy o spalonym. Przyjęcie, Mbappé. Teraz będzie 1-0 na szczęście. Kylian, brawo. Jak Tonali, bardzo fajny. Właśnie stracił piłkę, ale to, o, teraz odebrał. I hop, i kroketa, i 1-2. Szybkie podanie w dół. Player lock na Kyliana, ostateczne spocenie, wycofamy tutaj, zagramy do Sandro. O, rzut wolny mamy. A jako, że mamy rzut wolny, to zrobię zmianę w 21 minucie i wprowadzę Calhanoglu, bo na pewno nim trafi do siatki. Calhanoglu, kurde, jak to ładnie się kręciło. Calhanoglu, jest, 2-0, trafił z dystansu. No ta, a zaraz mój toc obstra zbroję przed bramką i... O i znów Kylian. No sorry, ja wiem, że to jest obrzydliwe, ale niestety za dobrze znam tę grę. Jeśli mogę mieć prawdziwą setkę, chcę ją mieć. Wypracowana akcja, ładnie moderator pan Lutson napisał. I zobaczmy Rodrigo, pięknie, 4-1, asysta Mbappé. Tak? Tak, super. Dobra, jeśli to przegram, giftuję 5 subów. Uuu, Rodrigo, gol! 1-0, ale rakieta! Nawet potrafi podać. Jak Keita w finale Ligi Mistrzów, ty gnoju! Próbował! To najważniejsze, że próbował. Kto nie próbuje, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No i oczywiście, Keita tego wieczoru się... On i tak by się nie napił Idź. Runi obok bramki. Mbappé, ale rakieta 2-0! Runi wreszcie trafił, 3-0! Miała być przewrotka, ale może być też taki volley. Super, super. No i znów zwykły Mbappé, 14 dni road to glory. Wątpię w to, bo ma lepszy skład ode mnie. Z drugiej strony nie zdziwiłbym się. Tonali będzie jeden... Nie, musi być asysta. Mbappé! Ja wiem, że są manualne główki, nie? I ja nie narzekam. Ale po... No nie mam tak krzywego kciuka, żeby tego nie skierować w bramkę. No najmocniej przepraszam. Może nie jest najprostszy, ja się z tym zgodzę. Ale aż tak krzywy nie jest. Pokaż do kamerki, no... Ale jest powrót, kurde, takie bramki wpadają. Jak Keita w finale. Co? Kylian! Kylian! Jest 2-0! Ależ wymierzona piłka i chyba mamy... Ładne ikony. Ale Casillas. Casillas musi być jego słabym punktem. Wierzę, że tak będzie. Co się dzieje? Tonali. Runi! 1-0. Super start. Tonali. Ależ piękny opadający liść. 2-0. Ta karta jest chora. Pięknie, pięknie się nim zdobywa gole.
Super zawodnik. Lepszy od Tchouameniego. I jest 1-2. Tonali robi to, tak jest! Sandro Tonali na 3-2. Ale to jest karta. Jest Rodrigo! 4-2. Dobra, on strzelił z główki, to ja też mogę, prawda? Mogę. Proszę bardzo, 5-2. Oj, nie celebruję, przepraszam. No sami widzicie, że ten Tonali jest niesamowity i bardzo się cieszę, że udało się go trafić, bo dzięki temu sprzedałem Tchouameniego, mam teraz wolne monety, będę mógł jeszcze ulepszać w tym tygodniu tę drużynę, no jest super po prostu, jaram się tą kartą, brakowało takiego pomocnika, który mógłby wejść w buty legendarnego Marquisio, co nie? Mam nadzieję, że w tym tygodniu dobijemy do 14 zwycięstw, ja życzę wam udanego dnia, o 18 odpalam streama, mam nadzieję, że wpadniecie, Twitch.pl/Pelka Damian, jeśli nie możecie być, to spokojnie, najlepsze momenty zobaczycie jutro na YouTubie. Zostawcie suba, żeby nie przegapić filmu. Miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.